Doktor Leitner zerwał się na równe nogi. Niemożliwe, absurdalne, całkowity nonsens. Poirot spokojnie mu się przyglądał, nic nie mówiąc. Chce pan powiedzieć, panie Poirot, że były mąż mojej żony jest członkiem ekspedycji, a ona go nie poznała? Właśnie. Zastanówmy się nad faktami. Przez 15 lat pańska żona żyła z tym człowiekiem przez kilka miesięcy. Czy po takim czasie mogłaby go rozpoznać? Myślę, że nie. Twarz ma zmienioną, sylwetkę również. Głos mógł pozostać ten sam, chociaż to jest szczegół, który on sam potrafiłby, jak to się mówi, zamaskować. I jeszcze jedno. Ona się go nie spodziewa w najbliższym otoczeniu. Wyobrażała go sobie jako groźbę z zewnątrz, jako kogoś obcego. Ja nie sądzę, aby mogła go poznać. Jeszcze druga możliwość. Młodszy brat. Wówczas dziecko i to bardzo oddane swojemu starszemu bratu. Ale dziecko stało się mężczyzną. Czy pani Leitner mogła rozpoznać w mężczyźnie około 30 paru nastoletniego chłopca? Tak. Nie wolno zapominać o młodym Williamie Bosnerze. I trzeba pamiętać, że brat w jego oczach nie jest zdrajcą, ale prawdopodobnie patriotą, męczennikiem, bohaterem swego narodu niemieckiego. W jego pojęciu zdrajczynią jest pani Leitner, potworem, który posłał brata na śmierć. Wrażliwy chłopiec zdolny jest fanatycznie uwielbiać bohatera, zwłaszcza gdy bohaterem jest jego własny brat. Młody umysł może ulec łatwo obsesji. Święta prawda, potwierdził dr Riley. Istnieje popularne przekonanie, że dzieci łatwo zapominają. To nieprawda. Wielu ludzi zostaje na całe życie naznaczonych przeżyciami dzieciństwa. Wiem. Tak oto pozostały nam dwie możliwości. Fryderyk Bosner, mężczyzna, jeśli by żył blisko 50, oraz William Bosner, który miałby obecnie około 30 lat. Zajmijmy się teraz członkami pańskiej ekspedycji właśnie pod tym kątem. Nieprawdopodobne, mruknął dr Leiber. Moi ludzie, członkowie mojej własnej ekspedycji. Czy dlatego mieliby być poza wszelkimi podejrzeniami? Spytał sucho pan Poirot. Byłby to bardzo wygodny punkt widzenia. Kto na pewno nie jest Fryderykiem lub Williamem? Kobiety. Oczywiście. Możemy skreślić panę Johnson i panią Mercado. Kogo jeszcze? Kareya. Pracowaliśmy razem wiele lat, nim poznałem Luizę. Poza tym ma niewłaściwy wiek. Powiedziałbym 38 lat. Za młody na Fryderyka, za stary na Williama. Teraz pozostali. Mamy ojca Lawini i pana Mercado. Każdy z nich mógłby być Fryderykiem Bosnerem. Ależ mój drogi panie, wykrzyknął dr Leitner głosem na wpół rozbawionym, na wpół zirytowanym. Ojciec Lawini jest znany na całym świecie jako wybitny epigrafista i kryptograf. Mercado zaś od bardzo wielu lat pracuje w znanym nowojorskim muzeum. To po prostu niemożliwe, by któryś z nich ukrywał swą tożsamość. Poirot lekceważąco machnął ręką. Niemożliwe, niemożliwe. To słowo dla mnie nie istnieje. Im coś jest bardziej niemożliwe, tym wnikliwiej należy je zbadać. Ale pozostawmy to na chwilę. Kto nam jeszcze pozostał? Pan Karl Reiter, młody człowiek o niemieckim nazwisku, i David Emmott, który jeździ ze mną od 2 lat, proszę o tym pamiętać. Ale to młody człowiek obdarzony darem cierpliwości. Jeśli to on miałby popełnić zbrodnię, nie spieszyłby się. Wszystko musiałby przygotować w najdrobniejszych szczegółach. Doktor Leitner wykonał gest rezygnacji. No i na koniec pozostał nam William Coleman. To przecież Anglik, wtrącił doktor Leitner. Czyż pani Leitner nie powiedziała, że chłopiec wyjechał z Ameryki i ślad po nim zaginął? Mógł zostać wychowany w Anglii. Pan ma na wszystko gotową odpowiedź, stwierdził dr Leitner. Zastanowiło mnie to, co powiedział o Colemanie. Od początku myślałam sobie, że on zachowuje się bardziej jak osoba z książki pana Woodhouse'a niż jak prawdziwy Anglik z krwi i kości. Czyżby grał? Poirot coś pisał w swoim notesiku. Postępujmy, jak nakazuje ład i metoda, oświadczył. W pierwszym przypadku mamy 2 nazwiska. Ojciec Lawini i pan Mercado. W drugim 3. Reiter, Emmott, Coleman. A teraz przeciwległy aspekt całej sprawy. Środki i okazja. Kto pośród członków ekspedycji miał środki i okazję popełnienia zbrodni? Carey był przy wykopalisku. Coleman w Hassanie, pan doktorze na dachu. To nam pozostawia do dyspozycji ojca Lawini, pana Mercado, panią Mercado, Davida Emmotta, Karla Reitera, pannę Johnson i siostrę Lidran. O, nie mogłam się powstrzymać. Pan Poirot spojrzał na mnie oczami, w których tliły się iskierki rozbawienia. Tak jest, siostro. Obawiam się, że musimy włączyć tutaj siostrę. Siostra bez najmniejszych trudności mogłaby wejść do pokoju pani Leitner i zabić ją w czasie, kiedy na dziedzińcu nikogo nie było.
Siostra jest muskularna, silna, a pani Leitner niczego by się nie spodziewała do chwili zadania ciosu. Byłam tak zdenerwowana, że nie mogłam wydobyć głosu. Zauważyłam, że doktor Riley jest niezwykle rozbawiony. Byłaby to całkiem interesująca historyjka. Pielęgniarka, która jednego po drugim uśmierca swoich pacjentów, mruknął. Rzuciłam jej spojrzenie, które zabija. Myśli doktora Leitnera pobiegły innym torem. Emot odpada, panie Poirot. Nie może pan w to włączyć Emota, zaprotestował. Podczas tych 10 tragicznych minut był ze mną na dachu. Niemniej go nie skreślamy. Mógł zejść z dachu, pójść prosto do pokoju pani Leitner, zabić ją i wtedy dopiero zawołać Abdullaha. Mógł ją też zabić wtedy, kiedy wysłał chłopaka na górę. Doktor Leitner potrząsnął głową. Co za koszmar, to wszystko wydaje się wprost niewiarygodne. Ku mojemu zdziwieniu Poirot z tym się nie zgodził. Tak, to prawda. Niewiarygodna historia. Nieczęsto się taką spotyka. Zwykłe morderstwo jest nikczemne i proste, ale to jest niezwykłe morderstwo. Podejrzewam, doktorze Leitner, że pańska żona była niezwykłą kobietą. Trafił w dziesiątkę, aż skoczyłam z wrażenia. Czy to prawda, siostro? Spytał mnie. Doktor Leitner powiedział zmęczonym głosem. Niech mu siostra powie, jaka była Luiza. Siostra jest osobą bezstronną, z zewnątrz. Wspaniała kobieta, powiedziałam szczerze. Trudno było jej nie podziwiać. Miałam się ochotę wszystko dla niej zrobić. Nigdy nie spotkałam kogoś takiego. Dziękuję, odparł doktor Leitner i uśmiechnął się do mnie. Bardzo wartościowe świadectwo od osoby z zewnątrz, powiedział grzecznie pan Poirot. Idźmy dalej. Pod nagłówkiem środki i okazja mamy 7 nazwisk. Siostra Literan, Mademoiselle Johnson, pani Mercado, pan Reiter, pan Emmott i ojciec Lavigny. Ponownie odchrząknął. Zawsze uderzało mnie, że cudzoziemcy oprócz kaleczenia języka angielskiego wydają dodatkowo przedziwne dźwięki. Założyć nam teraz okazja przychodzi, powiedział pan Poirot, jakby na potwierdzenie moich zastrzeżeń co do błędów popełnianych przez cudzoziemców, że nasze trzecie rozwiązanie ma miejsce. To znaczy mordercą jest albo Fryderyk, albo William Bosner i że któryś z nich jest członkiem ekspedycji. Porównując obie listy, możemy liczbę podejrzanych ograniczyć do 4. Ojciec Lavigny, pan Mercado, Karl Reiter i David Emmott. Należy wykluczyć Lavigny, odezwał się dr Leitner. To jeden z białych ojców z Kartaginy. I jego broda jest prawdziwa, dodałam. Siostro, zwrócił się do mnie Poirot. Morderca pierwszej kategorii nigdy nie nosi fałszywej brody. A skąd pan wie, że mamy do czynienia z mordercą pierwszej kategorii? Zaprotestowałam. Bo jeśli by nim nie był, to cała sprawa byłaby jasna dla mnie, Herkulesa Poirot, już teraz, a nie jest. A w każdym razie, powróciłam do tematu brody, jej zapuszczenie musiało trwać bardzo długo. Poprawny wniosek, stwierdził Poirot. To jest śmieszne, ale to zupełnie śmieszne. Z irytacją wyrwało się doktorowi Leitnerowi. Zarówno ojciec Lavigny, jak i pan Mercado to od lat znane postacie w sferach naukowych. Nie patrzy pan, panie doktorze, na całość obrazu. Zwrócił się ku niemu Poirot. Nie dostrzega pan więc istoty rzeczy. Jeśli Fryderyk Bosner żyje, to przecież coś musiał robić przez te minione lata. Musiał przyjąć inne nazwisko, stworzyć nową osobowość, pracować. Jako ojciec biały? Spytał sarkastycznie dr Riley. To może wydać się fantastyczne, przyznał pan Poirot. Ale nie możemy, jak to powiedzieć, wyrzucić ojca Lavigny z naszego podwórka. Poza tym są inni podejrzani. Młodzi, co? Odezwał się Riley. Jeśli chce pan usłyszeć moją opinię, to spośród wszystkich dostrzegam tylko jednego prawdopodobnego przestępcę. A kogóż to? Młodego Reitera. Właściwie to nic przeciwko niemu nie mam, ale gdy się człowiek zaczyna przeglądać, to nagle dostrzega kilka spraw. A mianowicie, odpowiedni wiek, niemieckie nazwisko, a w dodatku jest tutaj po raz pierwszy i miał okazję. Musiałby tylko na chwilę wyskoczyć z tej swojej ciemni, przebiec przez dziedziniec, wykonać brudną robotę i wrócić, póki nikogo nie było na podwórzu. A gdyby w tym czasie ktoś zajrzał do pracowni fotograficznej i nie zastał go, to Reiter tłumaczyłby się potem, że właśnie był w ciemni i nie słyszał. Pan Poirot nie wydawał się bardzo przekonany. Poważnie, ale z powątpiewaniem pokiwał głową. Tak, odparł. To wygląda prawdopodobnie, ale sprawa nie jest tak zupełnie prosta. Następnie dodał. Chwilowo zakończmy rozważania. A teraz chciałbym, jeśli można, obejrzeć pokój, w którym dokonano zbrodni. Oczywiście, odparł dr Leitner i zaczął grzebać po kieszeniach, a potem spojrzał na doktora Rileygo. Kapitan Maitland zabrał klucz? Maitland mi go oddał, odparł Leitner. Musiał jechać w tych kurdyjskich sprawach.
Wyjął z kieszeni klucz. Czy pan pozwoli, że ja nie? Zaczął z wahaniem dr Leiter. Może siostra Litran z panem pójdzie. Oczywiście, naturalnie, zgodził się szybko Poirot. Bardzo dobrze pana rozumiem. W żadnym razie nie chcę przysparzać panu bólu, jeśli mogę prosić siostrę. Poirot podszedł do łóżka. Kiedy siostra odeszła wczoraj po lunchu, czy pani Leitner leżała na łóżku? Ciało pani Leitner zabrano wcześniej do Hasanie w celu dokonania sekcji. W pokoju niczego nie ruszano. Zresztą znajdowało się tam niewiele sprzętu, że policja bardzo szybko go przeszukała. Na prawo drzwi stało łóżko. Na wprost drzwi znajdowały się dwa zakratowane okna wychodzące na pola. Przestrzeń między nimi zajmował prosty, dębowy stół z dwiema szufladami. Służył on pani Leitner za toaletkę. Na ścianie wschodniej wisiały na hakach płócienne worki pokrowce z sukniami oraz stała komoda z sosnowego drewna. Tuż koło drzwi na lewo była umywalka. Po środku pokoju królował spory, dębowy stół, na nim suszka, kałamarz i teczka. W tej właśnie niedużej teczce pani Leitner przechowała anonimowe listy. Krótkie zasłony na okna zrobione były z jakiejś ludowej tkaniny, białej w pomarańczowe pasy. Podłoga była kamienna, leżało na niej kilka futrzaków z kozich skór, trzy mniejsze pstrokaty z biało-brunatnymi plamami pod oknami pod umywalką oraz jeden większy, w znacznie lepszym gatunku, uszyty z biało-brązowych pasów między łóżkiem a stołem pośrodku pokoju. Nie było tu wnęki, szaf ani zasłon do ziemi, żadnego miejsca, gdzie można by się schować. Najzwyklejsze żelazne łóżko przykryte bawełnianą narzutą. Jedyny luksus stanowiły trzy puchowe poduszki. Tylko w pokoju pani Leitner były takie poduszki. W paru krótkich słowach dr Riley wyjaśnił, gdzie znaleziono ciało. Luisa leżała skulona na koziej skórze obok łóżka. Aby lepiej zilustrować swoje słowa, skinął na mnie. Siostra pozwoli, dobrze? Wskazał skórę. Nie jestem przeczulona, więc ułożyłam się na podłodze dokładnie tak, jak leżała pani Leitner. Kiedy Leitner ją tu znalazł, uniósł jej głowę, wyjaśnił doktor. Pytałem go i twierdzi, że nie zmienił pozycji ciała. Wygląda na rzecz prostą, odezwał się Poirot. Leżała na łóżku, odpoczywała albo spała. Ktoś otwiera drzwi, ona spogląda, wstaje i wtedy otrzymuje cios, dokończył doktor Riley. Uderzenie odbiera jej przytomność, a śmierć następuje wkrótce potem, bo widzi pan... Doktor wyjaśniał rodzaj odniesionych obrażeń. Wiele nie krwawiła, spytał Poirot. Wylew był głównie wewnętrzny, odparł dr Riley. Bia. Wygląda na rzecz prostą, powtórzył detektyw, z wyjątkiem jednego szczegółu. Jeśli do pokoju wyszłaby obca osoba, to pani Leitner powinna zdążyć wezwać pomoc. Ktoś usłyszałby jej krzyk. Siostra Litteran, Emmot i ten chłopak. Na to pytanie łatwo odpowiedzieć, zauważył sucho dr Riley. Osoba, która weszła, nie była obca. Poirot pokiwał głową. Tak, powiedział zamyślony. Być może zdziwiła się, widząc tę osobę, ale się jej nie przeraziła. A kiedy uderzył, to może jęknęła, ale zbyt późno. Ten krzyk czy jęk, który słyszała pana Johnson? Właśnie. Jeśli rzeczywiście cokolwiek słyszała, ale ja w to wątpię. Te gliniane ściany są bardzo grube, a okna były zamknięte. Poirot ponownie zapytał. Kiedy siostra odeszła wczoraj po lunchu, czy pani Leitner leżała na łóżku? Dokładnie wyjaśniłam, jak ją ułożyłam. Miała zamiar spać czy czytać. Podała mi dwie książki, jedną lekką powieść, a drugą autobiografię. Przeważnie trochę czytała, a potem ucinała sobie drzemkę. I wczoraj była, jak to powiedzieć, w normalnym stanie. Chwilę się zawahałam. Tak, była w dobrej formie. I w bardzo dobrym humorze. Może tak troszeczkę, bo ja wiem, speszona, ale ja to kładam na kar pewnego rozstrojenia w związku ze zwierzeniami z poprzedniego dnia. Po takich rozmowach ludzie czasami czują się trochę nieswojo. W oczach Poirota zamigotały iskierki. O tak, rzeczywiście, bardzo dobrze o tym wiem. Rozejrzał się po pokoju. A kiedy siostra tu weszła po morderstwie, czy wszystko wyglądało tak jak teraz? Rozejrzałam się dookoła. I tak, chyba wszystko jest na swoim miejscu. Nie przypominam sobie, by cokolwiek przedtem leżało inaczej. Ani śladu narzędzia zbrodni? Nie. Poirot spojrzał na doktora Riley. Musiało to być coś potężnego, odpowiedział bezwłocznie doktor. Sporych rozmiarów, żadnych kantów i ostrych brzegów. Na przykład okrągła podstawka statuetki. Właśnie coś takiego. Nic nie sugeruję. Mówię tylko, że tego typu przedmiot. Cios był zadany z wielką siłą. Silne ramię. Ramię mężczyzny. Tak, chyba tak. Doktor Riley zaczął mówić powoli. Jest jeszcze prawdopodobne, że pani Leitner klęczała. W takim wypadku cios zadany z góry ciężkim narzędziem nie musiałby wymagać takiej fizycznej siły.
Pani Leitner klęczała, mruczał do siebie Poirot. O, to ciekawa hipoteza, ciekawa. To tylko taka myśl, niczym nie poparta, pośpieszył z wyjaśnieniem doktor. Nie mam żadnych przesłanek. Ale tak mogło być. Tak. I biorąc pod uwagę określone przez nas okoliczności, nie jest to wcale fantastyczne przypuszczenie. Strach mógł ją raczej skłonić do padnięcia na kolana, do błagania o litość, niż do wołania o pomoc. Na co było zresztą za późno. Nikt by nie zdążył. Owszem, odparł w zamyśleniu Poirot. Jest to myśl. Moim zdaniem całkiem błędna. Ani przez chwilę nie wyobrażałam sobie pani Leitner klęczącej przed kimkolwiek. Poirot obchodził cały pokój. Otwierał okna, sprawdzał moc krat, wsadził głowę między pręty i upewnił się, że w żaden sposób nie przeciśnie ramion. Okna były zamknięte, kiedy ją pani znalazła. Czy były również zamknięte, kiedy ją pani to zostawiła za kwadrans pierwsza? Spytał mnie. Tak, po prostu te okna są zawsze zamknięte. Rama okienna nie jest obciągnięta gazą, jak w pokoju dziennym czy w jadalni, więc ta szyba musi chronić przed muchami. I tak, nikt by nie mógł się tędy dostać, mruknął Poirot. A ściany są wyjątkowo solidne, cegły z gliny. W suficie nie ma wyjścia na dach, w podłodze nie ma schodów w dół. Wydostać się można tylko przez drzwi, a do drzwi jedyna droga prowadzi przez dziedziniec. A na dziedziniec jest tylko jedno wejście, sklepioną bramą. A przez nią siedziało pięciu ludzi. Wszyscy twierdzą to samo. Na pewno nie kłamie. Nikt nie przekupił. Morderca był na miejscu. Nic nie odpowiedziałam. Czyż nie o tym pomyślałam, kiedy siedzieliśmy wszyscy wokół stołu? Poirot dalej wędrował po pokoju. Z komody wziął fotografię przedstawiającą starszego mężczyznę z kozią białą bródką. Spojrzał pytająco w moim kierunku. Ojciec pani Leitner mówiła mi. Odparłam. Odłożył fotografię, zaczął przeglądać przedmioty na toaletce. Leżał tam elegancki komplet przyborów w szylkretowej oprawie, ale dość skromny. Przejrzał rząd książek na półce, odczytując tytuły. Tak, może te książki coś nam powiedzą. Niezwyczajna to była kobieta, ta pani Leitner. Nie była głupia. O tak, to była bardzo mądra kobieta, zgodziłam się bez chwili wahania. Oczytana, dysponowała szeroką wiedzą, na pewno nie była pospolita. Poirot uśmiechnął się do mnie. Tak, zgodził się. Już się o tym przekonałem. Ruszył dalej i na chwilę zatrzymał się przy umywalni, na której stało sporo flakoników i słoiczków z kremami. Nagle się schylił, ukląkł i zaczął skrupulatnie oglądać kozią skórę. Szybko podeszliśmy z doktorem Riley. Herkules Poirot przyglądał się małej brunatnej plamie, prawie niewidocznej na nieco tylko jaśniejszej brązie skóry. Właściwie był to tylko skrawek plamy, tam, gdzie rozlała się na biały płat. I co pan sądzi, doktorze? Spytał Poirot krew. Doktor Riley też ukląkł. Być może, odparł doktor. Jeśli pan chce, to zbadam. Jeśli byłby pan tak uprzejmy. Pan Poirot podniósł się i obejrzał dzbanek oraz miednicę. Miednica była sucha, ale koło umywalki stała puszka po nafcie pełna wody z mydlinami. Obrócił się ku mnie. Niech siostra sobie przypomni, czy ten dzbanek stał koło miednicy jak teraz, czy też w miednicy. Wtedy, kiedy siostra wychodziła od pani Leitner. Nie jestem pewna. Długo się zastanawiałam. Ale wydaje mi się, że stał w miednicy. A, ale widzi pan, ja tak mówię tylko dlatego, że zwykle dzbanek stał w miednicy. Arabscy posługacze zawsze tak stawiają dzbanek po lunchu. I wydaje mi się, że gdyby nie stał w miednicy, to bym zauważyła. Tak, rozumiem. Z zadowoleniem pokiwał głową. Szpitalny nawyk. Gdyby coś w pokoju było inaczej niż powinno być, siostra by zauważyła. No i nawet nieświadomie poprawiła zaledwie sobie z tego zdając sprawę. A po morderstwie. Dzbanek stał jak teraz. Wtedy nie zauważyłam. Zastanawiałam się tylko, czy ktoś mógł się ukryć w pokoju i czy jeszcze tam jest. Oraz czy nie zostawił po sobie jakiegoś śladu. To jest krew, powiedział doktor Riley wstając z kolan. Ma to duże znaczenie? Poirot w zamyśleniu zmarszczył brwi. Uczynił gest rękami. Tego nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Może to coś znaczy, a może nie? Mógłbym powiedzieć, że morderca dotknął pani Leitner, że mu została krew na dłoń, troszkę krwi. Ale jednak, więc poszedł do umywalki, żeby ją zmyć. Tak mogło się odbyć. Ale nie mogę wyciągać pochopnych wniosków i mówić, że tak było. Ta plamka może nie mieć żadnego znaczenia. Krwi było bardzo mało, powiedział doktor Riley z powątpiewaniem. Krew nie trysnęła, nic takiego nie miało miejsca. Może troszkę wyciekło z zewnętrznej rany. Oczywiście, gdy morderca zaczął obmacywać głowę, wzdrygnęłam się. Przed oczami stanął mi straszny obraz. Jakiś człowiek, być może ten chłopak, którego twarz kojarzyła mi się z Rickiem Świńskim,
Zadaje cios tej wspaniałej kobiecie, a potem pochyla się nad dogorywającą i z dzikim zadowoleniem na twarzy obmacuje ranę. A może na jego twarzy maluje się nie tyle zadowolenie, co szaleństwo i nienawiść? Doktor Riley zauważył moje wzdrygnięcie. Co się stało, siostro? Nic, nic, dostałam tylko gęsiej skórki, odparłam. Pan Poirot obrócił się w moją stronę. Wiem, czego siostrze potrzeba, powiedział. Kiedy skończymy i ruszymy w drogę powrotną do Hasaniech, to zabierzemy siostrę ze sobą. I doktor zaprosi siostrę Litra na herbatę, prawda? Z wielką przyjemnością. Ależ dziękuję, doktorze. Skąd znowu? Nie będę się narzucać. Pan Poirot poklepał mnie przyjaźnie po plecach. I to zupełnie po angielsku, wcale nie po cudzoziemsku. Siostra zrobi, co się siostrze każe, oświadczył. Poza tym to dla mnie wielka korzyść. Chcę porozmawiać o wielu rzeczach, a nie mogę tutaj, gdzie trzeba przestrzegać pewnej ceremonii, ponieważ doktor Leitner, który uwielbiał tak bardzo swoją żonę, jest pewien, że wszyscy pozostali też ją uwielbiali. Moim zdaniem taka jednomyślność nie leży w naturze ludzkiej. Nie, i dlatego chcę porozmawiać o pani Leitner, jak to powiedzieć, bez rękawiczek. Więc ustaliliśmy. Kiedy skończymy, zabieramy siostrę do Hasaniech. Przypuszczam, że tak czy inaczej nie mam tu nic więcej do roboty. Wszystko tak się skomplikowało. Trzeba przeczekać parę dni, powiedział doktor Riley. Przed pogrzebem nie może siostra wyjechać. Wszystko bardzo pięknie, odparłam, ale nie chciałabym tu zostać zamordowana. Powiedziałam to pół żartem i tak też zrozumiał to doktor Riley. Miał już podobny sposób odpowiedzieć, kiedy ku mojemu zdumieniu pan Poirot stanął jak wryty po środku pokoju i głośno klepnął się dłońmi w czoło. Ach, czyżby to było możliwe? Mruknął. Czy istnieje takie niebezpieczeństwo? Oczywiście, że tak i to wielkie. I co można zrobić? Jak się przed tym zabezpieczyć? Ależ, panie Poirot, ja tylko żartowałam. Kto by tam chciał mnie zabijać i po co ciekawa jestem? Siostra albo kogoś innego, powiedział. I wcale mi się nie podobał sposób, w jaki to zrobił. Znów dostałam gęsiej skórki. Ale dlaczego? Nalegałam. Pan Poirot spojrzał mi prosto w oczy. Ja też żartuję, mademoiselle. Ja się śmieję, ale są rzeczy nie do śmiechu. Mój zawód wiele mnie nauczył. Przede wszystkim tej jednej strasznej prawdy, że morderstwo wchodzi w nauk. Przed wyjazdem Poirot obszedł cały dom dookoła i obejrzał wszystkie budynki z zewnątrz. Przez pośrednika zadał też kilka pytań służącym. Tłumaczem był dr Riley, który przekładał pytania na arabskie, odpowiedzi z arabskiego na angielski. Pytania dotyczyły przede wszystkim owego obcego mężczyzny, którego spostrzegłyśmy z panią Leitner podczas spaceru, kiedy usiłowały zajrzeć przez okno i z którym ojciec Lawini rozmawiał następnego dnia. Czy pan sądzi, że ten mężczyzna miał coś wspólnego z morderstwem? Zapytał dr Riley, gdy tłukliśmy się samochodem w drodze do Hasaniech. Ja chcę mieć zawsze ogrom informacji, odparł swoim dziwnym językiem Poirot. I rzeczywiście, ta odpowiedź określała bardzo dokładnie jego metodę działania. Już później się zorientowałam, że nie było takiej rzeczy, skraweczka papieru czy najmniejszej plotki, którą by zignorował. Mężczyźni zwykle nie bywają tacy ciekawscy. Muszę przyznać, że z rozkoszą napiłam się herbaty po przyjeździe do doktora Riley'ego. Zauważyłam, że pan Poirot wrzucił do swojej filiżanki aż 5 kostek cukru. Mieszając herbatę oświadczył. A teraz porozmawiajmy, dobrze? Może w naszych umysłach rozważać, kto najprawdopodobniej popełni morderstwo. Lawin, Mercado, Emo czy Ryder? Spytał doktor Riley. O nie, to była teoria numer 3. Chciałbym się teraz skoncentrować na teorii numer 2. Zapomnieć o istnieniu tajemniczego pierwszego męża i brata i o tym, że się mogli nagle wynurzyć z przeszłości. Po prostu zastanówmy się, kto z członków ekspedycji miał środki i okazję do popełnienia zbrodni i kto najlepiej pasuje na mordercę. Myślałam, że rozwiązanie drugie odrzucił pan jako bardzo mało prawdopodobne, odezwał się dr Riley. Wcale nie, ale cechuje mnie, jak to powiedzieć, pewna wrodzona delikatność. Jakże mogłem w obecności doktora Leitnera dyskutować na temat motywów prowadzących do zamordowania pani Leitner przez któregoś z jego podwładnych? To nie byłoby uprzejme. Podtrzymywałam teorię, że pani Leitner była powszechnie kochana i że wszyscy ją uwielbiali. Fikcja, nieprawdaż? Wcale tak nie było. Teraz możemy być brutalni, zapomnieć o uczuciach i powiedzieć, co myślimy. Już nie musimy liczyć się z tym, co ktoś pomyśli. I w tym bardzo nam pomoże siostra Litteran. Wykazała się już wcześniej jako doskonała obserwatorka. Wcale nie jestem taka pewna, odparłam skromnie. Proszę się wzmocnić, powiedział dr Riley, podając mi paterę z gorącymi biszkoptami. Były znakomite.
No, zaczynamy, odezwał się pan Poirot. Teraz chcę usłyszeć, siostro, co każdy z członków ekspedycji naprawdę myślał o pani Leitner. Byłam tam tylko przez tydzień, panie Poirot, odparłam. Bardzo wiele czasu dla osoby o tak żywej inteligencji. Pielęgniarka ocenia ludzi bardzo szybko. Dochodzi do pewnych wniosków i zgodnie z nimi postępuje. Jazda, zaczynamy od początku. Na przykład ojciec Lawin. Jeśli o niego chodzi, trudno mi powiedzieć. Wydawało mi się, że pani Leitner lubiła z nim rozmawiać, a on z nią. Zwykle dyskutowali po francusku, a ja słabo znam ten język, chociaż uczyłam się go w szkole. Wydaje mi się, że głównie mówili o książkach. Można powiedzieć, że dobrze się czuli w swoim towarzystwie. Tak, chyba tak można powiedzieć. Ale mi się też wydaje, że ojciec Lawinie był jakby zaintrygowany panią Leitner. I jakby zły na siebie, że jest zaintrygowany, jeśli pan rozumie, co ja chcę powiedzieć. I następnie powtórzyłam mu rozmowę, jaką miałam z ojcem Lawin pierwszego dnia na wykopalisku, kiedy nazwał panią Leitner niebezpieczną kobietą. O, to jest bardzo interesujące, skomentował pan Poirot. A ona? Co ona sądziła o ojcu Lawinie? Trudno mi powiedzieć. Niełatwo było stwierdzić, co pani Leitner sądziła o ludziach. Chwilami wydawało się, że on ją też intryguje. Pamiętam, że mi powtórzyła słowa pana Leitnera. Takiego duchownego jeszcze nie widział. Czyżbyśmy mieli zamawiać już sznur dla ojca Lawini? Zażartował doktor Ali. Drogi przyjacielu, zwrócił się do niego pan Poirot. Nie ma pan przypadkiem jakiegoś pacjenta, którego należałoby odwiedzić? Za żadne skarby nie chciałbym powstrzymywać pana przed obowiązkami. Mam pełen szpital pacjentów, odparł doktor Riley. Wstał, mrugnął porozumiewawczo i wyszedł zaśmiewając się. Teraz już lepiej. Możemy już jeść ser z dziurami, powiedział ni w pięć, ni w dziesięć pan Poirot. Nikt nam nie będzie przerywał naszego tet-a-tet. Ale proszę nie zapominać o herbacie. Pan Poirot podał mi talerz z kanapkami i zaproponował drugą filiżankę herbaty. Jak na cudzoziemca miał wcale dobre maniery. A teraz porozmawiamy dalej o wrażeniach siostry. Kto z tego towarzystwa nie lubił pani Leitner? No cóż, to jedynie moja opinia i nie chciałabym, żeby się rozeszła. Oczywiście, że nie. Moim zdaniem pani Mercado wręcz jej nie znosiła. A pan Mercado? Na jej widok przewracał oczami. To jest taki człowiek, na którego kobiety nie zwracają specjalnie uwagi. Oprócz żony oczywiście. A pani Leitner umiała pokazać, że interesuje się ludźmi i tym, co do niej się mówi. Trochę Bitakowi uderzyło do głowy. I pani Mercado nie była zadowolona. Była po prostu zazdrosna. Trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy ma się do czynienia z mężem i żoną. To święta prawda. Mogłabym panu niejedno opowiedzieć, co też kobietom przychodzi do głowy, gdy chodzi o ich mężów. Ani na chwilę nie wątpię w słuszność słów siostry. A więc pani Mercado była zazdrosna. I nienawidziła pani Leitner. Patrzyła na nią z mordem w oczach. O Boże, co ja mówię? Wyprostowałam się na krześle. Nie miałam zamiaru tego powiedzieć pani Poirot. To znaczy, oczywiście, doskonale rozumiem. Siostrze się wymknęło. Bardzo odpowiednie zdanie. Odpowiednie do sytuacji. A pani Leitner trapiła się wrogością pani Mercado? Zastanowiłam się. Chyba wcale się tym nie przejmowała. A nawet nie wiem, czy zdawała sobie sprawę z nieprzyjaznych uczuć pani Mercado. Raz to nawet pomyślałam, żeby ją ostrzec. Ale zrezygnowałam. Lepiej za dużo nie mówić. Zawsze uważałam, że milczenie jest złotem. Bardzo rozsądnie, bardzo. Czy może mi siostra dać jakieś przykłady objawów zazdrości pani Mercado? No i jej wrogich uczuć do pani Leitner? Przytoczyła mu naszą rozmowę na dachu. A więc wspomniała o pierwszym małżeństwie pani Leitner, powiedział w zamyśleniu pan Poirot. Może siostra sobie przypomina, czy kiedy o tym mówiła, patrzyła na siostrę tak, jakby sprawdzając, czy na przykład ktoś opowiedział siostrze inną wersję tej sprawy? Pan podejrzewa, że ona znała prawdę? To prawdopodobne. To ona mogła pisać listy i pukać do okna. Ja też się nad tym zastanawiałam. Taka podła zemsta nawet mi na nią wygląda. Tak, ludzie potrafią być okrutni. Ale od tego do morderstwa z premedytacją jest jeszcze daleko. Chyba, że... Zastanawiał się przez chwilę, a potem dodał. Swoją drogą to bardzo dziwne. Co ona wtedy siostrze powiedziała? Jak to było? Ja wiem, dlaczego siostra przyjechała. Co ona przez to chciała powiedzieć? Nie mam pojęcia, odpowiedziałam szczerze. Ona myślała, że siostra przyjechała w jakimś ukrytym celu. Ale w jakim? I dlaczego była tak przejęta? Co ją to obchodziło? I dziwne też było to wpatrywanie się w siostrę w dniu przyjazdu przy stole. Cóż, nie jest damą i tyle, panie Poirot, wyjaśniłam. To może być wytłumaczenie, ale nie wyjaśnienie, siostro.
Przez dłuższą chwilę nie mogłam zrozumieć, co on ma na myśli, ale zaraz zaczął pytać dalej. No a pozostali członkowie ekspedycji? Zastanowiłam się. Nie sądzę, ale panna Johnson za na to lubiła panią Leitner. Ale była w tej sprawie bardzo szczera i właściwie przyznała, że jest do niej uprzedzona. Bo widzi pan, panna Johnson to bardzo oddana pracownica doktora Leitnera i to od wielu lat. A bywa, że jak szef się żeni, to wszystko się zmienia. Tak. Z punktu widzenia pani Johnson nie była to odpowiednia żona dla doktora Leitnera. Byłoby bardziej na miejscu, gdyby doktor Leitner poślubił pannę Johnson. Chyba tak. Zgodziłam się ochoczo. Ale tacy są właśnie mężczyźni. Jeden na 100 dba o to, by ożenić się z właściwą osobą. Trudno zresztą winić samego doktora. Panna Johnson nieboraczka. Cóż, nie ma na co patrzeć. A pani Leitner była naprawdę piękna. Już nie młoda, ale co za klasa. Szkoda, że jej pan nie poznał. Było w niej coś takiego, używając słów pana Colemana, była niby rusałka wodna czy nimfa, co rzucając czar na ludzi zwabia ich na bagna. Może to niezbyt trafne, ale właśnie niech się pan ze mnie nie śmieje, panie Poirot. Było w niej coś takiego niezwykłego, zupełnie nie z tej ziemi. Potrafiła rzucić jakieś to słowo? Aha, urok, prawda? Tak, tak, rozumiem. Poza tym nie wydaje mi się, żeby ona i pan Carey byli w dobrej komitywie. Tak, myślę sobie, że pan Carey był zazdrosny o panią Leitner, podobnie jak pana Johnson. Kontynuowałam. Zachowywali się wobec siebie strasznie oficjalnie. Wie pan, jak to jest, przy stole grzecznie podawała mu to czy tamto, ale zawsze zwracała się do niego bardzo formalnie. Zawsze panie Carey. On jest wieloletnim przyjacielem jej męża, a niektóre kobiety nie znoszą takich zadawnionych, wiernych przyjaźni. Nie tolerują nikogo, kto znał ich mężów, zanim one same ich poznały. Może niezbyt jasno się wyrażam. Doskonale rozumiem. A trzej młodzi ludzie. Pan Coleman był, jak to siostra powiedziała, poetycki na jej temat. Nie mogłam powstrzymać się od śmiechu. To naprawdę było zabawne, panie Poirot. Bo pan Coleman to taki rzeczowy człowiek. A pozostali dwaj? Zupełnie nic nie wiem na temat pana Emota. Zawsze taki cichy i niewiele się odzywa. Pani Leitner odnosiła się do niego bardzo miło, tak przyjaźnie. Nazywała go Davidem i zawsze żartowała na temat niego i panny Riley. I takich tam. Co siostra mówi? A jak on to przyjmował? Nie jestem tego pewna. Odparłam z wahaniem. Patrzył na nią dość dziwnie. Trudno powiedzieć, co myślał. A pan Reiter? Nie zawsze była dla niego miła. Myślę, że działa jej na nerwy. Powiedziałam po zastanowieniu. Robiła na jego temat sarkastyczne uwagi. I to w jego obecności. I jak reagował? Bardzo się czerwienił biedny chłopak, ale przecież ona nie miała złych intencji. Nagle we współczucie do biednego pana Reitera wkradła się myśl, że to on mógłby być bezlitosnym mordercą i że przez cały czas odgrywał tylko rolę biednego chłopca. Och, wykrzyknęła, panie Poirot, czy pan się już domyśla, kto to zrobił? Pokręcił zamyśleniu głową. Niech mi siostra powie, nie boi się siostra wrócić tam na noc? Spytał. Ależ skąd? Odparłam. Pamiętam, co pan powiedział, ale któż by chciał mnie zabijać? Już teraz jestem pewien, że nikt, odparł powoli. To był częściowo powód, dla którego chciałam z siostrą porozmawiać i usłyszeć wszystko, co siostra ma do powiedzenia. Chciałam się upewnić. Teraz już wiem, że siostra jest bezpieczna. Gdyby ktoś mi coś szepnął w Bagdadzie, zaczęłam i urwałam. Słyszała siostra jakieś plotki o Leitnerach i ekspedycji przed wyjazdem tutaj? Spytał. Powiedziała mu, jak nazywano panią Leitner i trochę z tego, co mi mówiła pani Kelsey. W trakcie mojego opowiadania wyszła panna Riley. Najwidoczniej grała w tenisa, bo miała w ręku rakietę. Z tego, co zrozumiałam, pan Poirot już ją poznał po przybyciu do Hassanie. Panna Riley przywitała mnie niedbale i wzięła kanapkę z talerza. No i co, pani Poirot? Spytała. Jak tam wyjaśniali na naszej lokalnej tajemnicy? Idzie powoli, odparł. No, widzę, że ocalił pan z pożogi siostrzyczkę. Siostra Litteran udzielała mi bardzo istotnych informacji na temat poszczególnych członków ekspedycji. A przy okazji dowiedziałam się wiele o ofierze. A ofiara, mademoiselle, jest bardzo często kluczem do całej tajemnicy. Bardzo mądrze pan mówi, panie Poirot. W tym przypadku sprawdziło się, bo jeśli kiedykolwiek jakaś kobieta zasługiwała na zamordowanie, to właśnie pani Leitner. Ależ panno Riley, wykrzyknęłam do głębi oburzona. Panna Riley zaśmiała się krótko i nieprzyjemnie. Widzę z tego, że siostra też się dała nabrać. Obawiam się, panie Poirot, że siostra Litteran wpadła w sidła czaru pani Leitner. Wie pan co, panie Poirot? Nie tracę nadziei, że tym razem nie odniesie pan sukcesu.
Właściwie to bym chciała, żeby mordercy udało się umknąć bezkarnie. Sama chętnie przyłożyłabym się do wyprawienia pani Leidner na tamten świat. Byłam więcej niż oburzona. Trzeba powiedzieć, że Poirot nawet nie mrugnął okiem. Skłonił się i powiedział uprzejmie. Mam więc nadzieję, że pani ma alibi na wczorajsze popołudnie. Nastąpiła chwila ciszy, którą zakłóciło uderzenie tenisowej rakiety o ziemię. Pana Riley nawet nie próbowała jej podnieść. Niechlujna nie dbała jak one wszystkie. Oczywiście, odpowiedziała jakby zdyszanym głosem. No, grałam w klubie w tenisa, ale poważnie mówiąc, panie Poirot, czy pan wie cokolwiek o pani Leidner? Znów się tak śmiesznie skłonił i powiedział, pani mi o niej opowie, mademoiselle. Trochę się zawahała, ale potem bez najmniejszej przyzwoitości zaczęła mówić rzeczy, od których zrobiło mi się słabo. Utarło się, że o zmarłych nie należy mówić źle. Uważam, że to głupi obyczaj. Prawda zawsze pozostaje prawdą. Lepiej już nie mówić źle o żywych, ponieważ można im wyrządzić krzywdę. Ale zmarłym nic już nie zaszkodzi. Natomiast zło, które za życia wyrządzili innym, nie da się wymazać. Szekspir może tego nie powiedział dokładnie w ten sposób, ale jakoś podobnie. Czy siostra powiedziała panu, panie Poirot, o niezdrowej atmosferze, jaka panowała w tym Jarimcha? Czy mówiła, jak wszyscy byli rozstrojeni? Jak patrzyli na siebie spod łba? Oto dzieło Louisy Leidner. Przed 3 laty, kiedy odwiedzałam wykopaliska jeszcze jako smarkula, wszyscy sprawiali wrażenie jednej szczęśliwej, wesołej rodziny. Ale w tym roku zawisła nad nim jakaś czarna chmura. To jej sprawka należała do kobiet, które nie mogą ścierpieć, by ktokolwiek w ich kręgu czuł się szczęśliwy. Zawsze musiała wszystko zepsuć. Dla zabawy, a może z chęci okazania swej przewagi. Albo dlatego, że po prostu taka była. Musiała podporządkować sobie każdego mężczyznę w zasięgu wzroku. To wszystko nieprawda, panno Riley, krzyknęła. Dobrze wiem, że to nieprawda. Nie wystarczyło jej mieć męża, który ją uwielbiał. Mówiła, nie zwracając na mnie najmniejszej uwagi. Musiała zrobić durnia z tego pokracznego Mercado. Potem uczepiła się Billa. Bill to w zasadzie rozsądny chłopak, ale ona go kompletnie ogłupiła. Zabawiała się dręczeniem Karla Reitera. On był łatwą zdobyczą. To bardzo uczuciowy chłopak. I na całego dopadła Davida. David był odporniejszy i potrafił się bronić. Czarowała go, ale nie dał się. Był na tyle mądry, by dostrzec, że jej właściwie na nim nie zależy. I dlatego ja jej tak nienawidzę. Ona nic nie czuła, nie była nawet zmysłowa. Nie pragnęła romansu. Ją interesowały podboje. Przeprowadzała eksperymenty zupełnie na zimno i dla zabawy, aby zobaczyć, co się będzie działo, jeśli podbechta ludzi przeciwko sobie. Cieszyła się, widząc rezultaty swych gier. To była kobieta, która w życiu z nikim się nie pokłóciła, ale potrafiła skłócić wszystkich. Wokół niej wybuchały kłótnie. Ona je prowokowała. Była z niej jagą w spódnicy. Karmiła się napięciem, ale sama nie chciała w tym uczestniczyć. Zawsze tylko pociągała za sznurki, patrzyła i napawała się. Rozumie pan to, co chciałam powiedzieć? Może dostrzegam nawet więcej, niż pani sądzi, mademoiselle, odparł Poirot. Nie potrafiłam zrozumieć tonu jego głosu. Powiedział to tak, jakby wcale nie był oburzony, jakby do licha nie potrafię tego wyjaśnić. Panna Riley chyba zrozumiała, bo się mocno zaczerwieniła. Może pan sobie myśleć, co pan chce, powiedział. Ale ja wiem, że mam rację. Była niesłychanie przebiegła. Nudziła się i przeprowadzała doświadczenia na ludziach. Tak jak inni robią to z chemikaliami. Z upodobaniem dręczyła biedną Johnsonkę, która zaciskała zęby, bo to kobieta z klasą. Doprowadzała małą Mercado do szaleństwa. Próbowała też dobrać się do mnie. Potrafiła nieźle dobiec. Uwielbiała zbierać informacje o ludziach, by potem ich szantażować. Nie, nie myślę o takim ordynarnym szantażu. Dasz mi to, to ja ci nic nie zrobię. Nie. Po prostu lubiła napomknąć człowiekowi, że coś o nim wie. Ten człowiek pozostawał w niepewności, co też ona zamierza. Była mistrzynią intrygi. Prawdziwą artystką w swoim rzemiośle. Operowała delikatnie jak najcieńszym skalpelem. A jej mąż? Jemu nigdy nie robiła krzywdy, dodała panna Riley. Dla niego zawsze była słodka. Chyba go lubiła. To kochany człowiek, pogrążony w swoim własnym świecie, mumii i starych skorup. A o nią ubóstwiał i uważał za chodzący ideał. Bardzo to denerwowało niektóre kobiety, ale jej się bardzo podobało. Doktor Leidner żył w innym wymiarze, w jakimś wyimaginowanym świecie. Chociaż niezupełnie, bo przecież w stosunku do niego Luisa była naprawdę cudowna. Trudno to jednak pogodzić z faktem, zamilkła. Słucham, mademoiselle, nalegał pan Poirot. Panna Riley zwróciła się w moją stronę.
Co siostra powiedziała o Richardzie Careju? O panu Careju? Zdumiona spytałam. O niej i o Careju. No, powiedziałam, że nie przepadali za sobą. Ku mojemu zaskoczeniu wybuchnęła śmiechem. Nie przepadali za sobą, ależ siostra naiwna. On był w niej zakochany po uszy. I to go niesłychanie dręczyło, ponieważ żywił olbrzymi szacunek dla doktora Leitnera. Można powiedzieć, że go uwielbia. Są przyjaciółmi od bardzo wielu lat. I to właśnie było jej nie w smak. Postanowiła stanąć między nimi i skłócić ich. Niemniej wyobrażam sobie... Bien, mademoiselle? Zatopiona w myślach zmarszczyła czoło. Sądziłam, że tym razem trochę się zagalopowała. Wpadła we własne sidła. Kara jest przystojna, bardzo przystojna. A ona to zimna diablica. Ale myślę, że przy nim trochę się rozgrzała. Uważam, że to skandaliczne, co pani mówi, wykrzyknęłam. Przecież oni ledwo ze sobą rozmawiali. Czyżby? Obróciła się do mnie. Guzik, siostra, wie na ten temat. Wiem, że w domu było grzeczniutko. Panie Kara i pani Leitner... Tylko, że oni spotykali się poza domem. Ona schodziła ścieżką nad rzekę, a on opuszczał na godzinkę wykopalisko. Na miejsce schadzek wybrali sad. Po chwili dokończyła. Raz go widziałam, jak się z nią żegnał, a potem ruszył ku wykopalisku. Ona stała i patrzyła za nim. Wiem, jestem podłą podglądaczką. Miałam właśnie przy sobie lornetkę, więc ją wyjęłam i przyjrzałam się wyrazowi twarzy pani Leitner. Jeśli mnie kto spyta, to bym powiedziała, że piekielnie jej zależało na Careju. Przerwała i spojrzała na Poirota. Przepraszam, że się wtrąciłam do prowadzonej przez pana sprawy, powiedziała z kwaśnym uśmiechem. Ale zależało mi na sprostowaniu pewnych, powiedzmy, niedokładności obrazu. Co powiedziawszy, wyszła z pokoju. A ja nie wierzę ani jednemu jej słowu, panie Poirot, oświadczyłam. Spojrzał na mnie, uśmiechnął się i powiedział bardzo znacząco moim zdaniem. Nie zaprzeczy siostra, że panna Riley w dość specyficzny sposób wyjaśniła nam parę spraw?